Gdy tak patrzałem tutaj na dzieci, które siadały, przypomniało mi się moje dzieciństwo. Gdy byłem dzieckiem, to bardzo chciałem być dorosły. Nawet za to dostałem skórę od ojca, kupiłem sobie papierosy, bo chciałem taki być poważny, dorosły. Zaznaczam, nie byłem jeszcze wtedy adwentystą. W każdym bądź razie chciałbym zapytać, czy ktoś z Was starszych tutaj, czy dorosłych powiedzmy, będąc dzieckiem, też chciał być już dorosłym? Kto z Was ciekaw jestem, czy podnie, kto podniesie dłoń? <grym> Widzę, że wielu z nas chciało być już dorosłym. Pewien chłopiec. Siedział sobie nad wodo, nie wodospadem, tylko nad kanionem Colorado. Jest to przepiękne miejsce przyrodnicze. I widział, jak u góry przylatuje odrzutowiec. I tak sobie pomyślał, chciałbym być już dorosłym, chciałbym być pilotem. I tak lecieć nad tym Kanionem pięknym, i rzeczywiście ten młody chłopiec, gdy wydoroślał, no spełnił swoje marzenia, bo został pilotem, i któregoś dnia, właśnie odrzutowcem, leciał nad kanionem Colorado. I tak sobie pomyślał. O, ja chciałbym być tym, znów tym młodym chłopcem i siedzieć nad kanionem Colorado. Kochani, gdy rozpoczynamy ten nowy rok, już tu powiedziane to było, że to pierwszy sabat tego roku. A dwa dni temu zakończyliśmy stary rok. Czyż nie wiąże się to z przemijaniem? Bo przecież, gdy upływa kolejny rok, jesteśmy o rok starsi. Po prostu przemijamy. Może coś utraciliśmy, bardzo cennego, nam drogiego, ale może też. Nabyliśmy nowych doświadczeń, których przecież tak bardzo potrzebujemy. Czy ktoś z Was obecnych podjął już jakieś wewnętrzne zobowiązania, że chciałby coś w swym życiu jeszcze zmienić w tym nowym roku? Ciekaw jestem, czy wśród nas są takie osoby. Bo ja chciałbym wiele zmienić. Czy jest ktoś z was, kto chciałby coś jeszcze w swym życiu zmienić? No wspaniale, ale chyba nie wszyscy. Może niektórzy sądzą, że wszystko poszło dobrze i nie potrzeba nic zmieniać. Mnie się wydaje, że gdy patrzymy na to, czego Bóg od nas oczekuje, gdy ta roślinka wzrasta, to ta roślinka nie może w pewnym momencie stanąć w miejscu, bo jeśli w trakcie rozwoju stanie w miejscu, no to nie przyniesie owocu. Ja chciałbym podziękować tej młodej dziewczynie, która przyjechała do nas, nie wiem z jak daleka, no wiem, że z Ukrainy, i od samego początku chce służyć. Służyć Bogu służyć zborowi. To pytanie, które brat Puzdrowski postawił, co byśmy chcieli dla Boga uczynić. Co chcielibyśmy uczynić dla zboru. Mamy tego przykład. Gdy to wypływa z głębi serca, ta potrzeba służenia, to znaczy, że Bóg działa. Bóg. Działa w naszych sercach. Ja wcale nie myślę źle o tych, którzy nie podnieśli dzisiaj dłoni, bo wiem, że każdy chce, żeby było lepiej. Chciałby pozostawić to, co złe, tak jak napisał też apostoł Paweł, że nie stara się już pamiętać tego, co za nim, ale dąży do czegoś lepszego. I my, jako dzieci Boże, chyba dążymy do tego, co lepsze. Chcielibyśmy jeszcze wiele zmienić, pozbyć się tego, co niewłaściwe, to, co Bogu się nie podoba. Ale chciałbym też, niech to będzie takie pytanie już retoryczne. Jaki masz? Cel w życiu. Co chciałbyś jeszcze osiągnąć? Ja mam już 70, prawie 71 lat, parę dni mi tylko brakuje do tego, ale też zawsze mam jakieś cele. Przypomina mi się pewien film, to jest chyba żona dla, dla Australijczyka. Taki kiedyś był film. Jak Australijczyk, starszy pan, płynął tutaj do Polski, bo chciał, żeby jego prochy tutaj spoczęły, właśnie w kraju. I okazało się, że ktoś na jakiejś tam tratwie czy łajbie płynął i nawiązano z nim kontakt krótkofalówką. I okazało się, że to starszy człowiek, który jeszcze miał niesamowite cele i wybrał się przez ocean. Ten człowiek, który płynął do Polski, aby tu jego prochy spoczęły, wstyd mu się zrobiło. Bo przecież niezależnie od tego, ile lat mamy, pamiętajmy, żeby zawsze się rozwijać do końca nie zapominajmy. Nie zapominajmy o tym. <laughs> Niektórzy w swym życiu postawili sobie niewłaściwe. Priorytety, które niezbyt dobrze się dla nich skończyły. Chciałbym przeczytać coś ciekawego, coś co opisał pewien dziennikarz. W roku 1923 grupa najwybitniejszych światowych finansistów spotkała się w jednym z najsłynniejszych. Hoteli w Chicago. Na spotkanie przybyli prezes największego niezależnego koncernu stalowego prezes największego koncernu utylizacji odpadów największy potentat w handlu pszenicą prezes New York Stock Exchange jeden z członków gabinetu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Najbogatszy uczestnik giełdy na Wall Street, prezes Bank of International Settlements oraz dyrektor największej loterii na świecie. Wspólnie ci ludzie zarządzali majątkiem większym niż suma zgromadzona w Amerykańskim Banku Rezerw, Rezerw Federalnych. Gazety i czasopisma rozpisywały się o ich sukcesach, zachęcając młodzież do wstępowania w ich ślady. Ale teraz przyjrzyjmy się, co stało się z tymi ludźmi po 25 latach. Prezes koncernu stalowego. Pięć lat żył za pożyczone pieniądze i zmarł jako zupełny bankrut. Największy handlarz pszenicą zmarł za granicą, zupełnie niewypłacalny. Prezes New York Stock Exchange został niedawno zwolniony warunkowo z więzienia Sing Sing, gdzieś na wschodzie chyba. Człowiek gabinetu prezydenckiego został w drodze wyjątku zwolniony z więzienia, by mógł umrzeć we własnym domu. Największy bogacz z Wall Street popełnił samobójstwo. Dyrektor największej loterii na świecie także odebrał sobie życie. Wszyscy ci ludzie nauczyli się. Jak zarabiać duże pieniądze, ale żaden z nich nie nauczył się czego? Jak żyć. A to, czego się tutaj uczymy, na tym miejscu, gdy studiujemy lekcje szkoły sobotniej, gdy czytamy Biblię, to czego się uczymy? Uczymy się jak żyć. Ta piękna lekcja, którą dzisiaj rozpoczynaliśmy, ten kwartalnik lekcji biblijnych, o czym mówi? Właśnie o mądrości. W szkole tutaj sobotniej mówiliśmy o dwóch rodzajach mądrości. O tym czytaliśmy też w liście Jakub, Jakuba. Że są dwa rodzaje mądrości: mądrość Boża i jaka też druga mądrość demoniczna, diabelska. W tym świecie ludzie są bardzo mądrzy. Nawet postawiłem pytanie: A czy diabeł jest, ma mądrość, czy jest mądry? Tak, jest mądry. Ale cóż to za mądrość? Do czego ta mądrość i jego wiedza prowadzi? Ale dziękujemy Bogu, że Bóg uczy nas czegoś lepszego, czegoś dobrego. Wspomniałem tutaj, że przemija wszystko. Przemija nasze życie i, jak mówi Biblia, przemija postać tego świata. Ten świat też przemija i wiemy, do jakiego punktu zmierza. Nie wszyscy o tym wiedzą w tym świecie i żyją tak, jak gdyby mieli żyć wiecznie. Biblia mówi, Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy serca nasze przywiedli do mądrości. Ale chciałbym zapytać: kto z was liczył już swoje dni? Ile dni na przykład żyje na tym świecie? Ja mam 70 lat skończonej. Przed kazaniem jeszcze wziąłem komórkę i policzyłem, ile dni żyje na tym świecie. 25 550. Dokładnie tyle, ile żył Dawid. To moja żona kiedyś zwróciła uwagę na to i zapytała, wiesz, ile żył lat? Żył Dawid? Mówię, no nie wiem. Czytam Biblię tyle lat, a nie wiem. No, 70 lat. Czy wiedzieliście o tym, że Dawid żył tylko 70 lat? Są to słowo, jego słowa, że człowiek żyje lat 70, a gdy sił staje? To lat 80. Tak sobie policzyłem. 80 lat to jest 29 200 dni. I odjąłem od 29 tysięcy 25 550 i wyszło mi, jeśli doczekam 80 roku życia, by Pan Jezus wcześniej przyszedł oczywiście, to pozostało mi 3650 dni. Dużo to czy mało? Dużo? Mnie się wydaje, że to bardzo mało. Co to jest? 3650 dni w porównaniu z wiecznością. To tak jak kropla w oceanie. Kiedyś pewien chłopiec katechetkę zapytał, proszę pani, co to jest wieczność? Katechetka nie wiedziała mu jak odpowiedzieć, i mówi tak. Wymyśliła sobie coś i mówi: To tak jak gdyby. Gołąbek przyleciał nad ocean, wziął jedną kroplę z oceanu, przeniósł ją gdzieś upuścił i przyszedł po następną kroplę. I gdy tak przeniesie całą wodę z oceanu gdzie indziej, to dopiero upłynie wieczność. Chłopiec powiedział wtedy: No, teraz to ja rozumiem, co to jest wieczność. A żył, gdzieś mieszkali niedaleko właśnie oceanu. Tak, to życie nasze przemija, przemija postać tego świata, a przed nami jeszcze część życia. Nie wiemy, kiedy ta nić życia, która się ciągnie, kiedy ona się urwie. Nikt z nas. Tego nie wie i może dobrze, że tak jest. Pewien człowiek postawił sobie pomnik na cmentarzu i kazał wypisać datę urodzenia. I ciągle przychodził tam, żeby myć ten te marmury, które tam stały. Jeden z naszych braci tam przyszedł też i pyta go: Proszę pana, a co to za człowiek tutaj tak leży? Jest tylko data urodzenia? Czyżby nie wiadomo było, kiedy umarł? Nie, ten człowiek jeszcze żyje, bo to ja jestem. Tylko postawił sobie już grobowiec za życia. Są różne zwyczaje, różne przyzwyczajenia. Podobno w, ja w Japonii. Gdy człowiek ma umrzeć, to już go do trumny wkład dają, a inni ucztują i czekają na śmierć tej osoby. Podobno w Argentynie jest tak, że ludzie przychodzą na, na groby i wspominają swoich przodków, jedzą, piją, bawią się. A życie idzie i przemija swoim własnym krokiem. Sekunda po sekundzie, minuta po minucie mijają dni, miesiące i lata. Ale czego możemy z tego wszystkiego się nauczyć? Że chyba nie ma nic ważniejszego, jak to, aby być, bliz, aby być blisko Boga. Prosić o tą Bożą Mądrość. Ja też proszę Pana Boga, abym jeszcze mógł po sobie coś zostawić, co może się przydać Kościołowi. Zacząłem zmieniać coś tam w Wikipedii o, o naszym kościele, o Ellen White. Chcę rozwinąć apologetykę naszego kościoła, ale szukam też kogoś, kto by to. Mógł po mnie prowadzić, bo wiem, że przemijam, że w jakimś momencie nic mojego życia może się urwać. I o tym już myślę, bo przecież nie jestem młody. Niektórzy porównują mnie już z dinozaurem, ale to tylko tak żartobliwie. A więc jesteśmy Starsi o jeden rok w naszym życiu. Obfituje to czasem w refleksję, zwłaszcza na początku roku, bo później już przyzwyczajamy się i zapominamy, że to jeden rok naszego życia przeminął. Stawiamy sobie konkretne cele i bardzo dobrze, że je sta stawiamy. Marzymy. Czy dobrze jest marzyć? Dobrze jest mieć. Marzenia i je realizować. I życzę Wam tego, abyście mogli w tym nowym roku realizować swoje marzenia. Niektóre, niektóre z nich już zostały zrealizowane. Bo gdy mowa tu była o chórze, o której niektórzy się modlili, to marzenie zostało zrealizowane. Ale niech będą. Nowe marzenia, nowe cele i oby Bóg pomógł te dobre cele i marzenia w naszym życiu realizować. Ale im jesteśmy starsi, tym mocniej w nasze noworoczne refleksje wkradają się też obawy, lęki, niepewność. Czy to o zdrowie najbliższych? Bo przecież mówi się, że dziś, życie ma nie tylko same blaski, są mi też te cienie. To dziecko żyje bez trosko, nie widząc żadnych zagrożeń, ale dorosłego człowieka. Nie stać już na taką beztroskę, beztroskę. Człowiek dorosły rozumie, że trzęsienia ziemi, tsunami, huragan, który może się powtórzyć, choroba może zabrała sąsiada, ale może dotknąć kogoś z naszych bliskich. Zakład pracy może zbankrutować? Tak jak dzisiaj też modliliśmy się o siostrę, która straciła pracę. Może bank, który trzyma pieniądze nasze, stanie się niewypłacalny? To sprawia, że czasem z trudem nam przychodzi ten noworoczny entuzjazm. Zastępuje go raczej pełne respektu spojrzenie w przyszłość. Co się wydarzy, jaki będzie ten nowy rok, co czeka mnie, co czeka moich bliskich. Na wstępie kazania przeczytane były słowa Pana Jezusa: Niechaj się, nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie, wierzcie. W domu Ojca Mego wiele jest mieszkań. Pan Jezus powiedział też: Gdyby było inaczej, byłbym Wam, powiedział: Odchodzę, aby przygotować Wam miejsce. A gdy a właściwie, ja te słowa nieraz prazuję, parafrazuję i nie chcę tego słowa mówić, a jeśli. Mówię sobie, to Pan Jezus chyba powinien powiedzieć, a gdy. Bo w tych słowach jeśli jest pewna jakaś ludzka niepewność, bo Pan Jezus przyjął naturę ludzką. I to, co się dowiedziałem, z opisu w książce Ży życia Jezusa, pan Jezus nie miał tej pewności, że wyjdzie z grobu jako zwycięzca. To była walka na śmierć i życie. Dlatego pan Jezus powiedział: A jeśli? A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Abyście i wy tam byli. Jakby wyglądało nasze życie dzisiaj, gdyby Pan Jezus nie wyszedł z grobu jako zwycięzca? To tak jak pewna dziewczynka, która się modliła: Panie Boże, uważaj na siebie tej nocy, bo jak Tobie się coś stanie, to biada z nami sposób dziecinny ta dziewczynka myślała. Ale taka jest prawda. Gdyby nie Bóg, który się o nas troszczy i myśli o nas, gdy Bóg, gdyby Bóg nie działał, to biada z nami. Niejako wychodząc naprzeciw naszym obawom, Pan Jezus właśnie powiedział: Niechaj się nie trwoży serce wasze, bo wiemy, co nas tak naprawdę czeka. Pan Jezus wkrótce przyjdzie i skończą się wszelkie problemy. A gdy przyjdzie, nie będzie już ani choroby, ani problemów. Nie będzie tych banków, które upadają, nie będzie konduktów pogrzebowych. Gdzieś się Len White napisała, że gdy czym bliżej będzie przyjścia Pańskiego, lud Boży będzie lubił myśleć o tym, jak będzie w niebie, o tym będzie marzył i prosił. Tak jak jeden z naszych braci, zawsze tutaj, gdy się modli, mówi: Przyjdź już, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu, bo on tego gorąco pragnie. Za chwilę będę chciał zakończyć te refleksje noworoczne, ale chciałbym powiedzieć, jak dobrze, że mamy tak cudownego Boga. Wśród wielu egzotycznych postaci, jakie spotkał pewien brat, który spędził 15 lat w Indiach, stwierdził, że nikt nie był bardziej dziwaczny jak pewien człowiek, który się nazywał Merbaba. Mieszkał w Amendnagarze, miejscowości odległej. Około 120 kilometrów, gdzie ten brat mieszkał, gdzie znajdowała się nasza adwentystyczna szkoła, w której pracował. Merbaba twierdził, że jest wcieleniem bóstwa, Bogiem w ciele. Ludzie z całego świata przybywali, by zasiąść u Jego stóp i doświadczyć jego obecności, ale nikt nigdy nie słyszał jego głosu. Bo 30 lat wcześniej Merbaba złożył ślub milczenia, że w ogóle nie będzie mówił. I nie mówił. Ze swoimi naśladowcami komunikował się, pisząc tylko na tabliczce. Podobno czasem nawet pisał i dowcipy. Ale pewnego dnia ogłosił, że ma zamiar przerwać milczenie. Wyznaczył datę na tyle odległą, aby jego wyznawcy mogli przyjechać, zgromadzić się, by po raz pierwszy usłyszeć słowa, które będą przez niego wypowiedziane. <laughs> Wiadomość rozeszła się błyskawicznie i jego wyznawcy przybyli, aby spotkać się z Merbabą. Przybyli z gorliwym oczekiwaniem. Co będzie miał do powiedzenia? Co powie? Może wypowie boskie zalecenia dotyczące pokoju na świecie? A może wypowie jakąś tajemnicę duchowego życia? Ale niestety nikt nie usłyszał głosu Merbaby. Nie otrzymali długo oczekiwanego przesłania. Merbaba zmarł na rakach krtani. Tak to jest z boszkami. Jego naśladowcy usiłowali pocieszać się nawzajem, Pró próbowali uchwycić chociażby promyk nadziei, odszukać jakiegoś sensu w tym wszystkim, co się stało. Ale ruch Merbaby wygazł po jego śmierci. Bóg umarł. Ale Jezus z Nazaretu nie umarł. Dzisiaj prosiłem, aby na wstępie zaśpiewać tą pieśń, którą siostra wybierze. Nie wiem, czy tak było. To może ktoś inny tą pieśń wybrał, ale dziękuję za tą pieśń. Opowiedz mi o Jezusie. Mamy wspaniałego Boga i Jezusa, Jezusa z Nazaretu. On także umarł, ale jego ruch nadal istnieje. A faktycznie jego śmierć stała się kamieniem węgielnym jego życia, gdyż Jezus skruszył okowy grobu. Czy można sobie wyobrazić kogoś, to mówi, nikt mi go nie odbiera życia, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu odzyskać. Nikt z nas takiej mocy nie ma, ale Pan Jezus ma. Miał moc. Oddać życie za nasze zbawienie, ale i miał moc to życie odzyskać. Wszyscy słyszeliśmy nieraz, może jak ludzie zachowują się, jakbyśmy byli nieśmiertelni. Czasem się wydaje, że ktoś jest tak mądry, sprytny, że przechytrzy. Tą przysłowiową kostuchę, jak niektórzy nazywają śmierć. Pewien człowiek ze wschodu, który wierzył bardzo w przeznaczenie. Podobno to jest jakaś taka, takie wschodnie opowiadanie. Że zobaczył w markecie śmierć. I tak bardzo się wystraszył, że poszedł do swojego pana, u którego służył, i poprosił go, żeby mu pozwolił pójść do rodziców, którzy mieszkali w odległym Damaszku. Jego pan zgodził się na to, gdy usłyszał tak straszną rzecz, że ukazała mu się śmierć. Że może stracić życie. To no mówi jedź i jak najprędzej. Sam ubrał się i poszedł do tego marketu. I zobaczył tą śmierć, podszedł do niej i mówi, jak ty mogłaś wystraszyć mojego sługa Abdulla. Ja nie chciałam go wystraszyć, tylko byłam bardzo zdziwiona. Co on tutaj robi bo przecież umówiona z nim jestem w damaszku takim jest życie żadnym sprytem nie, nie unikniemy tego, co ma się zdarzyć, ale dobrze, że Pan Bóg zna jedynie zna nasze przyszłość, ale dziękujmy panu Bogu i Jezusowi. Że możemy mieć wieczne życie? Gdy tak pomyślałem sobie, czy, czym, czymże jest tych parę lat życia na tej ziemi w porównaniu z wiecznością, to tak niewiele. I tak jak Mąż Boży napisał: Byłem młody i zestarzałem się, nie widziałem sprawiedliwego, żebrzącego chleba. Nigdy nie musiałem żebrać. Dziękuję za to Panu Bogu. Ale byłem młody, a niestety zastarzałem się. Mamy tutaj i młodych, i starszych. I pamiętajmy, że przemijamy. Starajmy się być wierni Bogu. Uchwyćmy się tej jedynej nadziei. Jaką jest dla nas Jezus. Amen.